No witam serdecznie, słuchajcie, jest godzina pierwsza w nocy, bo nie miałem czasu rozpakować tej przesyłki wcześniej. Miałem nie robić tego, że tak powiem, tego a la live'a, bo ponieważ będziemy rozpakowywać, słuchajcie, wszystko na praktycznie na raz, żeby nie było, że po prostu będziemy tutaj obrabiać jakoś ten film, ale od pana Mariusza doszła do mnie przesyłeczka, słuchajcie. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj będziemy mieli. Może ja najpierw tak, może zróbmy to w ten sposób, że ja z tego kartona wszystko przerzucę tu na stół, albo nie, inaczej. Może. Dobra, przerzućmy sobie to wszystko na stół. Kurczę. Waga jest bardzo, że tak powiem, tęga. No i co poza tym? Dobra, wyrzucamy wszystko na stół, zaraz zobaczymy, co to jest. Będzie odpakowywanie kolejnych przysyłek, słuchajcie. No zobaczymy. Się ciekawie zapowiada. No. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu takiego dzisiaj do mnie doszło. Wszystko fajnie jest popakowane. W streczu. Postreczowane. Może spróbujemy to jakoś tutaj. O, tutaj jeszcze jakieś pudełko widzę. Tu jakieś też coś. Oho. To chyba są jakieś buźniki. Bo się chyba magnesy mają. Dobra, zobaczmy, co tutaj dalej. Ale wszystko, kurczę, mega, że tak powiem, prezenty. Będziemy to odnawiać, restaurować. I w przyszłym miesiącu będzie kolejna jakaś tam licytacja prawdopodobnie, o ile zobaczymy, co to jest, no bo to... A tego jest naprawdę mnóstwo, słuchajcie. Na razie wszystko w czarnych workach. W czarnym streczu, ojejku. To dosyć ciężkie. Tu jeszcze coś jest, no dobra. Patrzcie, radiator od Gigabajta. A tutaj pewnie będzie karta. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy po kolei, co tutaj mamy. Tylko przełączmy sobie tą kamerkę. Ale jazda. Mega paczki, mega prezenty. Czyli jednym słowem, od czego by tu zacząć, słuchajcie, to już praktycznie wiadomo, nie? Gigabyte radiator, no to tutaj podobny kształt, z tego co widzę, to może być po prostu, żeby przy transporcie się nie zepsuło, to może być karta graficzna Gigabyte'a. Ojojoj. Może tak ostry nożyk. Nie chcę tam niczego pociąć i pokalecić. Nie. Lepiej będzie, jak ja to odwinę. Ale ktoś upiększył mi robotę, że tak powiem. I to zobaczmy, co to jest. Nie, to nie jest to. To nie jest. To jest jakiś bodajże tuner. No, przygnieciony troszeczkę, ale to się może tutaj da zrobić. Zobaczymy, co to jest. Będziemy to wszystko opisywać na kolejnych odcinkach, słuchajcie. Ma wyjście HDMI, wyjście. Tutaj było na kartę to jakaś część tunera, słuchajcie, tu trochę przygniecione. Na części, jakby nie było. DDA1517P scalaczek od pośredniej. Głowica pośrednia, procek sterujący. Obrazem bodajże. Pamięć. Karta na... Słuchajcie, to jest na compact flasha. Dobrze myślę? Nie. Na mały dysk.
czyli to może być jakiś równie dobrze kawał tunera z rejestratorem. Dobra, zobaczymy co tu dalej przyszło. Będziemy rozpakowywać i będziemy może sobie tutaj od tej strony zacznijmy. Czyli tuner albo jakiś rejestrator bodajże. Zobaczmy co tutaj jest. Tu jest jakieś pudełko w środku, to możemy to rozciąć. Teraz się okaże, słuchajcie, wszystko. Dobra, rozpakujmy, zobaczmy co to jest. Tutaj będzie. O, kupa części, słuchajcie, szkoda wyrzucić, a się przyda na pewno. O, transmitter FM. Ciekawe, czy działa. Teraz podłączymy. Zobaczymy, podłączymy, momencik. Podłączymy pod, no, pod zasilacz i sprawdźmy, czy działa. Działa. Działa, nie wiem czy to widać, czy nie widać. Tutaj jest mały wyświetlaczyk. Bo tutaj stoi zasilacz. Może praktycznie stawić zasilacz. Ciekawe czy nadaje. Jest jakieś menu. Spoko, przyda się. Mały transmitterek samochodowy, taki dosyć, no nie mały, nie? Ale ciekawy bardzo. Może zrobimy z jakiegoś pirackiego nadajnika kiedy w przyszłości, ale to po, że tak powiem, o. To się przyda na pewno, bo już 12 V 700 mA Unicross. Czyli zasilacz, tu jakieś takie widać, ktoś dwie końcóweczki wyrobił. Antenka do Wi-Fi. Wszystko się przyda się. Wentylator, o i kratki. O właśnie, o takich krateczek, słuchajcie, szukałem ostatnio. Do czegoś mi były potrzebne. Będzie fajne z tyłu właśnie do transceivera, bo zacząłem robić, słuchajcie, tą Alicję. Praktycznie prawie ogarnąłem, ale to, że na licytacji poszedł mój odbiornik na KF, ten Johnny 80, który miałem zrobiony, to teraz zacząłem robić transceiver, ale to w przyszłych odcinkach będzie omówione, bo już powstała syntezer DDS. Będzie na DDS-ie. O, tylko wtyczek. I ładne nasadki, słuchajcie. Bardzo piękne nasadki. Jakieś takie widzę. No, przyda się, czyli jednym słowem. Anteny do małych radyjek, ale trochę uszkodzone. Niektóre. Ale słuchajcie, to nieważne, bo takie uszkodzone anteny można wykorzystać bardzo fajnie. Te grube rurki w szczególności do robienia. Ta jest akurat cała. Tylko tutaj koreczek wyłazi. O. Można te uszkodzone anteny wykorzystać do rdzeni, do transformatorków WC. Także te anteny naprawdę, nawet jeśli połamane, to są bardzo fajne, bo mosiężne rurki. Bardzo dobre rurki do transformatorów WC. No jakiś transformator i coś jeszcze. Dobra, odstawmy to sobie na bok. Transmitterek oczywiście też. Zobaczmy co tutaj dalej jest. Co tutaj dalej mamy? Wszystko się przyda. Są tak zwane przyda się. O. Przetworniczka, czyli zasilaczek, słuchajcie. Zaraz zobaczymy co to za zasilacz. Może być jakiś taki w miarę dosyć ciekawy zasilacz. O, z kabelkiem do laptopa. Czyli ciekawy. 18,68 V, słuchajcie. Tutaj już ktoś napisał. Plus minus. 18,68 V.
tylko zaekranować i mamy konkretny, kurde, przetworniczkę napięcia, czyli fajny zasilaczek. Tu mamy bezpiecznik wstawiony. To też jest bezpiecznik, słuchajcie. To ten brązowy wygląda jak kondensator, nie? To też jest bezpiecznik. No i co tutaj jeszcze jest? Tu jest jeszcze jedna przetworniczka. 9V widzę. O, tutaj ktoś porozpisywał coś. 9V minus plus. Czyli jednym słowem do krótkofalarstwa jakieś takie pierdółki na pewno, jak znalazł, się przydadzą. Idziemy dalej. Zobaczmy, co to jest. Pierwsze z góry. Pierwsze z brzegu. Wielkie, ogromne, słuchajcie, podziękowania dla pana Mariusza. A zaraz zobaczymy skąd. Gorzyce Polskie. Tak jest napisane. Albo Gorzyce w Polsce. Gdzie to jest? O! Coś mi wypadło, słuchajcie, pilot wypadł. Pilot od Fergusona. Pamiętam te staruszki. To są analogowe, bodajże analogowy, tak, LNB, analogowy tuner telewizji analogowej. Wiecie, co wam powiem? Jeszcze można coś tam odebrać bodajże w tunerze, ale na pewno nie polskie. Chyba, żeby jeszcze Polonia odbiera, nadawała w analogu. Ale coś tam z nim lata. Nie wiem, czy to przy transporcie, albo może tak było uszkodzone, bo tu patrzę, przycisk chyba wciśnięty. Ferguson. Bardzo ciekawy sprzęt. Bardzo dużo będziemy go rozbierać kiedyś tam na jakimś tam odcinku, na pewno. Bardzo dużo ciekawych w środku siedzi elementów do wykorzystania. Takich elementów, które już ciężko teraz dostać. W sumie teraz jeszcze, bo jeszcze na razie wszystko jest w produkcji, także wszystkie elementy można sobie zakupić, a jak nie, to kupić nowsze i coś tam podmienić. Ale tutaj jest dużo ciekawych elementów. Kiedyś pamiętam, takie tunery rozbierałem, te tunerki, te Fergusony, i wyciągałem z nich na przykład scalaki TDA właśnie do one były bodajże do pośredniej, nawet kamerę pokosową kiedyś takiego Fergusona złożyłem. Echo cyfrowe takie się udało mi wydumać, tylko już nie pamiętam, jaki to był stalak, ale był. Dobra, rozpakowujemy kolejną paczuszkę. No kurczę, ale pan Michał tutaj nasłał na mnie. Także będziemy tutaj, że tak powiem, się odkuwać po ostatnich licytacjach. Dobra, spróbujmy to jakoś tak przeciąć, żeby nie uszkodzić. A tutaj, proszę was, jest, już widzę, komputer. Płyta główna. Ale bodajże z pamięcią na pewno, z procesorem też chyba. Teraz zobaczymy, co to takiego jest. Stara płyta, ale wiecie, co wam powiem? Może do czegoś się zaadoptuje, a jak nie, to będzie. Na części. Gigabyte płyta, słuchajcie, to jeśli tam był radiator z grafiki, to może i grafikę nawet do tego gdzieś tutaj znajdę. Płyta Gigabyte'a GAM56S S3, czyli nasza S3, kiedyś mniejsza. Teraz zobaczymy, co tu siedzi za procek, o ile siedzi. Radiator założony, to chyba jest, nie? Procesor. Dobra. O kurde. A tak się wkleił procek, że wyszedł z soketu. Ojejku, to jakiś Atron bodajże stary. Jest tak przygrzana pasta, że nie mogę oderwać od tego. Procesora od radiatora. Czyli to może być Atron. Z tego, co kojarzę, one tak się grzały, a może i nie. Tak, AMD Atron. Atron 64X2.
czyli 64 już. Ale zobaczcie, kurde. Ta pasta tam była zasunięta, a tutaj się marzy w środku. Czyli tragedii nie ma. Tylko bym chciał zobaczyć, jaką to ma prędkość, ten 64 dwurdzeniówka procesor. Co tu można będzie na nim zrobić, o ile... Na pewno nie będzie do YouTube, no niestety do YouTube są większe wymagania niż stary AMD. Chyba, że do oglądania. Już na przykład do nagrywania filmów, albo do takiego praktycznie streamu, to zapomnij na takim procesorze. To jest tak, AD4800 A5 do S. AD04 4800, czyli ten dwa rdzenie po 4800 niemożliwe. A może i możliwe, 64X2. No zobaczymy, jak podłączymy, to się dowiemy. Dobra, z powrotem soket. Jedynka, dwójka. Z tej strony. Tyk. Siedzi. Od razu załóżmy to. Ta pasta jeszcze ujdzie, widzicie? Jeszcze ona się ładnie marze. Tutaj nie wiem, czy to widać, czy nie widać, a nie ta kamera. Jeszcze się dosyć ładnie to się rozmazała ta pasta. Ja tutaj tak nałożę nowo, jak będę to odpalał. A na razie niech to sobie tutaj że tak powiem, posiedzi i poczeka na swoją kolej. Niestety mnie dosyć tęga jest poczekalnia. Okej, okay. Dobra, zapięte. Płyta Gigabyte'a, SATA, to już pasuje. Może to być, że to dwa rdzenie po 4800. I pamięci są 4. Zaraz zobaczmy jeszcze, co to są za pamiątki. Znaczy pamięci. Jak zwykle nic nie napisali. 1,8V, Kingston. No nie mogę się wpatrzyć. Może będzie na drugiej, bo na tej będzie nalepka. A te są takie same, bo nie, ta jest jednostronna, ta jest dwustronna. Jednogigówki, tak? No co, jak dziwnie, no. To są bodajże jednogigówki. Także mamy 4 giga RAMu na pokładzie. No tak, więcej. Teatrony. Nie no, ogarniały więcej, ale... giga. No zobaczymy. Zobaczymy, co to potrafi. Odpalimy to. W przyszłym tygodniu może. Dobra, niech sobie leży. Następny. Ciekawe, czy to się, jak to się nagrywa. Chyba dobrze. Takie coś małego, okrągłego widzę. Serwo, silnik. Futerko! Słuchajcie, od krętarki. Ale to chyba nie jest od byle jaki, słuchajcie, wkrętarki. Tylko nie wiem, czy to działa. Bo tutaj się luźno to obraca. Myślałem, że odkręcona jest głowica, ale nie. Tu jest przyłapane. DC 12V. Całkiem fajny stan. Ekstra stan jest. Tylko tyle, że jest chyba rozklekotana przekładnia. Dobra, zobaczymy. Przyda się. I teraz jedziemy dalej. Słuchajcie, wow. Nie wiem, co to jest. Ale coś w obudowie metalowej. Dodaję, że jakiś tunerek. Może się uda mi to jakoś tak... Tu jest tył, widzę. To można pojechać nożem. Tak nie za mocno, żeby nie podrapać. O, tak, żebym pojechał, że i tak nie przeciął. Dobra. Ta-da!
Technics. Już jeden taki stoi. Bardzo podobny, tylko bez programatora. Ten ma 16 programów do zapamiętania. Słuchajcie, tuner prawdopodobnie jest jeszcze na stare pasmo, bo Technicsy robiły ST Z450, a ja mam tutaj jednego na stare pasmo. Co to za tuner jest? 350, czyli nie, 600 mam. ST600L. A to jest 450. Piękne stare Technicsy. FM antena. Jak nie podłączysz, to się nie przekonasz. To już mam dwa takie same Technicsy, słuchajcie. Fajne obudowy, nie? Można by było zrobić z tych obudów takie całkiem fajne klocki. Do czegoś. Bo są płytkie przede wszystkim. Można by było zrobić na przykład jakieś, nie wiem, kamery pokusowe, o, albo jakieś echo do audio, albo może jakiś mały wzmacniaczyk zapakować w to, taki kompaktowy. Dobra, gdzie to postawić? Tu. Odstawiamy. Następny prezent, następna pamiątka. Może mi tu kartkę znajdę. Oby nie. Może już będzie do naprawy. Słuchajcie, tutaj mamy pudełko w środku, można nożem jechać, także i jedziemy. Ole, tutaj to ono jest dosyć ciężkie kubło i zaczyna się tutaj wysypywać pomału. Ole dobroci, słuchajcie. Słuchajcie, zobaczcie. Może tak będzie lepiej, jak to zbliżę. To są takie o dobroci. Fajne. Ciekawe, czy takie same ja mam, czy nie. Patrzcie, bo jeszcze mam takich. Nie, te są matowe. Te moje są takie śliskie, nie? A te są matowe. Piękne podstaweczki. Do wzmacniaczyka. Dobra. To sobie odstawmy do podstawek. Tutaj mamy taki mały segregatorek, co z jakimiś alpsami widzę. Kondensatorki. Jakieś z demobilu, z demontażu. No, ale te potencjometry. A tylko pół obrotu ma. Ma bardzo mały obrót, bardzo mały ruch ośką. A ten drugi taki sam. Też taki sam, tylko jest balans, bo ma na środku zaskok. Ciekawe, czy to jest N+M. N+M. Dwa razy. Tutaj będzie. Nie napisali na opakowaniu. No, z czegoś wyciągnięte. Z jakiejś pewnie samochodówki. Tak mi się widzi. No dobra, jakieś mostki prostownicze, diody. Tutaj jakieś tranzystory, może znajdę tranzystory do tego swojego powielacza, do tamtego dużego, do tej plazmy LG. Do 40-calowego tego, co tutaj próbowałem robić. SRS 2525, ale nie, to co innego. Jakie stelaki, dobra, będziemy przeglądać to wszystko, super. Ale tutaj ile dobroci się wysypało, czy się musiało to chyba z czegoś wysypać, albo może to było hurtem wrzucone. Jakieś wyluty. Co do kondensatorów wylutowywanych, to wszystko pójdzie do utylizacji. Transformatorki na pewno się przydadzą. O, piękny radiatorek z tranzystorkiem mocy i z mostkiem prostowniczym. I takiego zasilacza bodajże. Co tu jeszcze mamy? Kolejny radiatorek, za dużo dziur. Czyli jednym słowem elektrośmieci, ale rdzeń. Nawet nie chodzi, słuchajcie, nie chodzi o tę cewkę, tylko o ten rdzeń, który tutaj w środku siedzi. Ten go moc może przenieść. Drugi, trochę mniejszy, to ten mniejszy to już niewymiarowy. Co my tu mamy? Jakaś głowica. No, z kondensatorem. A tutaj mamy. Tu była kawałek linki chyba bodajże, ale chytrze. Zobaczcie, tutaj kręcę. Tu naciąga linkę.
ta linka przechodzi przez i tu, tędy, przez wałeczki i wchodzi tu, pod ekran. Pod ekranem naciąga bodajże rdzeń od cewki. Teraz zobaczymy, co tu jest pod ekranem. Jeszcze takiego radia nie robiłem, także nie wiem, co to za głowica. Tak jest, cewka nawinięta, widzicie, srebrzanko, płaską, płaskownikiem, czyli szeroko, jest o dużej dobroci cewka. Cewka jest jakaś taka ala szklana, tak, to jest cała głowiczka. Tranzystorek skorodowany. Ciekawe, co to było za odbiornik. Ciekawe rozwiązanie, co? Tutaj kręci się za kondensator, a tu w środku, zobaczcie, w rurce chodzi rdzeń. Tu jeden, tu drugi. W cewkę się zmienia. Piękne, starodawne rozwiązanie, jeśli chodzi o radio. Może być bezpośrednia przemiana, słuchajcie, do UKF-u, od jakiegoś lampowca może być głowica oto. Także ją trzeba zachomikować i trzymać, bo może się kiedy coś i trafi. Odnowić ją przede wszystkim na początek, a potem będziemy... Kurczę, to powinno tutaj wszystko wejść tak jak wyszło. Czemu to nie... O! Dobra, siedzi. O kurde, sprężyna. Tu w kanali... O! W kanaliki i sprężyny na wierzch. O, już, żem kurde linkę ściągnął. No, ona była ściągnięta tutaj. Było nawinięte, słuchajcie. Ale fajne. No jazda. Nawinięte, bo to jest cała linka, słuchajcie. Tutaj trzeba stąd odwinąć i naciągnąć jako skalę, nie? Ciekawe, co to za radio było. Dobra. Głowiczka idzie do głowiczek. Okej. Okay. Zachomikowane. No i co tu poza tym? No poza tym to będziemy tutaj sobie... O, głośniczki są dwa fajne, takie jakieś małe, płaskie bardzo. To pewnie jakiś telewizor malutki był. LCD rozebrany. Gniazdo z płyty komputerowej, wylód. O, ciekawy kondensator. 330 na 450 V, słuchajcie. Już jeden do lampowca jest. Trzeba go przymierzyć, będzie i sprawdzić. Patrz, przekaźnik. Przekaźnik 12 V pojedynczy. Ale będzie segregacji części. Gniazdzie. I kolejny rdzeń. To jest fajny rdzeń właśnie. O. Na takich rdzeniach właśnie robiłem właśnie te transformatory. Dwa takie rdzenie i dwie rurki od anteny tej rozkładanej, tylko powiem, ten się robi z tego rdzeń do WC, czyli wyjściowy transformator, zależy jakiej mocy, ale to raczej taki pierścionek to moc będzie wejściowa, czyli tam maksymalnie tam chyba do 4 czy do 10 W. Więcej on nie wytrzyma, nie? Taki, to nie amidon nawet, ale rdzeń. Dobra, będziemy segregować, a będzie znowu na tydzień zajęcia, słuchajcie. A u mnie, a robota stoi. O, dwa silniki Sony. Okej. Okay. Fajnie, że w kartonie. Będzie zabawy. Na długie zimowe wieczory, tylko szkoda, że już... tak powiem, że już kończy się zima. Przynajmniej u mnie. I co? Jedziemy kolejne. I jednym słowem jedziemy kolejne, tylko ja się muszę czegoś napić, bo kurde zaschło gardło. I już jestem. Let's get started, nie? Jak to ktoś tutaj mówi. Słuchajcie, kolejne mały, tak powiem, czarne coś, nie wiem co to. Zaraz zobaczę. Zaraz się okaże, zaraz będziemy wiedzieć. To rozpakowanie to strasznie
szeleści. Ale co zrobić, no. Prawdopodobnie głośniczek tak mniej więcej po dotyku, nie? Dobra, obetnijmy to sobie o to. Będzie szybciej. Mały basowy głośniczek Rohs 6 ohm, 1,5 wata czy 15 watów, tak daleko jest, więc 5 watów pewnie. 6 ohm łamane 5 wat. Może być ciekawy. Troszeczkę membranka wklęśnięta. Ktoś ją tu wbił. Ok. Następny maluch. O, tutaj coś czerwonego mamy. Multimetr starodawny, słuchajcie. Ruski to ruski. Ale wskazówka chodzi. Mamy wolty przemienne, wolty stałe, miliampery i rezystancja. Razy 100, razy 10, razy 1. Kilo ohmy. O, takie były sondy. Trochę się pogięły. Fajny. Będzie kolejny na półkę. Mam już tych mierniczków takich, tych starodawnych. Raz, dwa, trzy, cztery wskazówkowe. Ekstra. Idziemy dalej. Co to jest? Jakaś zasila tu podaje. Nie chcę za bardzo tym nowym, wiecie, pokaleczyć przetworniczka, z tego co widzę. Zasilaczek. Tu można wciąć. O, z gniazdami cinch. Czyli od jakiegoś pewnie CD. Tutaj wyjścia są tu. Dwa kondensatory, 4, 6 diodek, nie, 5 diodek, dwa kondensatory 6800 i 10000 mikro na 16 i 6800 na 16 z sobą razem połączone. Weź filtracja. A tutaj co było? A tutaj jakiś układ startu był bodajże. Tutaj pewnie 220 na pewno. Potrawko się przyda, no bo ty często gęsto gdzieś trzeba wstawić w jakieś radyjko, taki transformatorek, małe radyjko. To niech sobie leży do części. Także ogromne dzięki, panie Mariuszu. Jedziemy dalej. Pudełeczko, pewnie z częściami. Będziesz tego wybierać. Musimy to zrobić później, segregację tego wszystkiego i zapakować w te moje segregatory. To co tutaj mam. Pomierzyć przede wszystkim. Zobaczyć co z tego będzie. Pudełeczko po lodach, nie? Bez laktozy. Nie wiem. Silniki! O! To wygląda tak. Troszeczkę tutaj jakoś, nie wiem, bliżej spróbuję tę kamerkę postawić, tak żeby było widać co tutaj grzebie. Małe silniczki, o, jakiś drukarek, paseczki od drukarek, fajnie. O, jakie mikro, patrzcie jakie mikro, fajny silniczek. I to zwykły, to nie jest krokowy, tylko to jest zwykły, 2 plus minus ma 3,7 V, słuchajcie, od wibratora. Żartowałem. O, tutaj mamy krokowca, słuchaj, ze ślimakiem od stacji dyskietek. Pięknie się to obraca. Miodzie. Może kiedy jakie Arduino zrobimy takiego piszącego robocika po kartce. Amidon rdzeń. O, jako filterek, ale to jest dosyć ciekawe, fajne rdzenie. Trzeba je kolekcjonować i zbierać, że tak powiem.
bo się przydają do lucze. Kolejny krokowiec, też ze śrubką. No, trochę stacji i dyskietek było rozebranych z tego, co widzę. A tutaj mamy silnik, też krokowy, tylko troszeczkę inny niż te nasze normalne czteropinowe. On jest troszeczkę inny na masterowanie. To jest silnik od dysku twardego. Bardzo dokładna przykładnia, znaczy przykładnia, ten bardzo dokładnie zrobiony, nie? Cały silnik, no, ma bardzo dużą sztywność i dokładność na ośce. Można zrobić szlifierkę. Tak jak tu niektórzy. O, pamiętacie? Stare grundiki Unitry. Kasprzaki, grundiki, wilgi. Nie, wilga. Wilga, tak. Wilga i grundik miały takie, w takich obudowach silmy. To są silniki silma w środku, siedzą. Bardzo fajne, solidne przede wszystkim silniki. I obok tutaj jest stabilizator obrotów. Tu przez ten otworek małym śrubokrętem, tam jest perek, się reguluje obroty taśmy silnika, czyli magnetofonu, nie? Kolejny płaski, fajny 9-woltowy motorek. O, tutaj nawet z kawałkiem przykładni krokowiec, tak? Nie, nie krokowiec, to jest zwykły, tylko ma... Tutaj był talerzyk z enkoderem, to był enkoder, ale nie ma talerzyka. Na przykład silnik pracuje. No dobra, silniczków a silniczków. Tutaj już jest Philipsa. Silnik PD1167. Złamano tą... A, to już podróbka silmy oto. To już jest Made in China. Tutaj jest akurat chyba Niemiec bodajże. Tak? RF500, przy czym ja go takiego znalazłem kiedyś, identycznego, pamiętam. O, i żeby to nie skłamać, to był, tutaj no, są przełączniki na stykach, bardzo stary vintage silnik, to taka grubka, to jest od drukarek, reszta silniczków. O, i taki sam jeden krokowca, takiego samego mam. On jest bardzo, bardzo małe rozmiary do swojej mocy. On jest dosyć sporej mocy. To jest od drukarki. Silnik. Sporej... Ile on ma tych newtonów, newtonometrów? Tych. Ma sporo moc, na jeśli chodzi o gabaryt, w porównaniu do gabarytu. On ma coś taką moc jak te N17 bodajże. Te takie szerokie, kwadratowe, to samą moc mają co te silniki. One są bardzo właśnie dosyć solidne. Dobra, nie będziemy marudzić i zanudzać. Wrzucamy silniki do silników. O, jeszcze ta silma. Dobra, jedziemy dalej. Takie coś. Takie duże ustrojstwo. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Że tak, żeby nie pokaleczyć. Jakieś radio. Fajnie, że małe. Będzie kolejne do kolekcji. Tylko trzeba będzie je odnowić. Ale antyk piękny, połamany, słuchajcie, przy transporcie uderzyli szybę i to szklana szyba, nie wiem czy to było, czy nie było, zaraz się okaże, o i rączka już się spadła, no zdewastacja, Nordmende. Pauza, ejekt. Nie otwiera kasety. Ajajaj. Przewijanie stop, drugi rekord. O! O! Tu luźne, tu szybę złamali, wcisnęli od... A piękne radio było, o Jezu, połamane. A wiecie dlaczego było piękne radio? Miało fale krótkie od 6 do 16 w sumie, do 19 metry. Nie, w tę stronę, 41 metry, 49 metry.
88-108 zakres UKF-u. I tutaj mamy zakres właśnie krótkich fal 49 metry do 19 metry fala. Może się pokuszę i je troszeczkę odnowię. Antena była schowana, dlatego cała. No, będę. Może się uda to jakoś zobaczyć. Aha. Z tej strony wpadł do środka. Dobra. Tutaj trzeba było przyciski jeszcze też podrukować. Dobra, niech sobie leży. Niech sobie stoi przy tych innych moich radiach. I ładnie wygląda. Jedziemy dalej. Kolejne części. Ciekawe, co tutaj mamy. Ojajajajajaj. Same wyluty. Ciekawe, czy kwarce działają. 12 MHz kwarc. Zobaczcie. Już złotóweczka. W sklepie naszym złotóweczka. Przynajmniej u nas. A nawet i czasami po 2 zł biorę. Procek. TDA 9554. Telewizor jakiś. O, PR-ki, PR-ki, to trzeba posprawdzać, bo PR-ki są też przydatne. To jest dosyć ciekawy na Torxa PR-ek. Głowiczka. Mam już taką jedną i to jest KCF-201WF. To jest głowiczka czy modulator? Głowica. To jest głowica UKF-u, bodajże z radia samochodowego. Kolejny scalak. Co tym razem? Mikronas MSP3415G. Nie wiem. Od czego? O, gniazda USB się przydadzą, nie połamane. Ciekawe małe transformatorki, słuchajcie. Kiedyś w starych radiach, jak robione były wzmacniacze audio, to była separacja na takich właśnie transformatorkach robiona, w malutkich odbiornikach radiowych typu MOD. I takie właśnie kondensatorki, te kondensatorki, transformatorki były właśnie używane właśnie do rozdzielenia dolnej i górnej połówki sinusoidy przy wzmacniaczu audio w małych odbiornikach. Ten to akurat może nie być od tego, ale może posłużyć do tego, nie? O, gniazdko, słuchajcie, gniazdko zasilające 12 V, bodajże 2,5. Rozmiar. O, czyżbym widział konkretny scalak? Normalnie aż się temu przyjrzymy. Aż się temu przyjrzymy. 31, nie. Co to jest? LA3161. Pośrednia? Tak mi się wydaje. Albo może być. Aż normalnie wejdźmy na interneta i sobie to sprawdźmy. Wejdźmy sobie na interneta. I sobie to sprawdźmy.
28400, kolejny kwarc ciekawy znalazłem. Słuchajcie, na częstotliwość CB i wyżej. A nie, to jest 18. Myślałem, że 28430. Już sprawdzamy. LA 3161. 61. Przedwzmacniacz stereo, stereo preamplifier. To zwykle wzmacniacz, dobre. Myślałem, że to już jest z tych WC. Tutaj patrzę od końcówki mocy CB radia. Znaczy te audio końcówki. A nie, STV 8130 to jest odchylanie pionowe, dobra. Kondensatorek nastawny, też piękny. Okej. Okay. Będziemy mieli co robić. Będzie segregacja, będzie bajka normalnie. Ten karton z tymi. Jedziemy dalej. Następne. Co my tu mamy? Płyteczki widzę. Widzę wiatrak. Wentylator. Zaraz załatwię. O, zrobimy sobie tą do lutowania taką, jakby to wam powiedzieć, do lutowania. Czy to tam jeszcze? Przy lutowaniu będziemy odsysać sobie ten kalfonii. Znaczy ten będzie nawiew fajny. Słuchajcie, to 12 zwykły wiatrak, ale czysty. Nie jest mocno zakurzony, czyli mało pracował. Zobaczmy, jaki ma luz. Trochę ma, ale mało wyczuwalny, także może będzie cichy. Powinien być cichy. Fajny wiatraczek. Zrobimy sobie w nadrukarce 3D taki stojak tutaj. I on sobie tak postawimy. Tutaj założymy sobie jeszcze jedną taką kratę, albo jeszcze jeden wiatrak. I zrobimy filterek. Założymy filterek i będzie wciągał nam opary. A z tej strony już za filterki może sobie dmuchać czystym powietrzem. Oprócz tego mamy tuner satelitarny. Techsat na PC. PCI. Chciałem powiedzieć na PCI. Czyli jednym słowem tak. Tuner analogowy, satelitarny. Analogowy. Tak mi się wydaje, że analogowy. Ale jest fajny, ciekawy rezonator na nim, kwarcowy, 45 MHz. To. Ale to nic, zobaczymy, co to się z tego nada. No, może to będzie całkiem fajna rzecz. Może SDR-a odpalimy na takim? Może się uda? Techsat. Dobra. Nie ma co wydybać. Tylko włóżmy go sobie. Zaraz złożymy cały komputer. Wyjdzie na to, że cały komputer w częściach przyjechał. Dobra. Tutaj widzę, czuję głośniki pod ręką. Głośniki, które jest pewnie ciężko dostać, bo elipsy. Już w tych czasach, trochę drżnięty, ale jeśli gra, to jest ok. Do takich starych radii to jest jak znalazł, słuchajcie, takie głośniki. Co to jest? 4776, 76 rok, bodajże 4 kwiecień. No trochę drżnięty, ale ten za to jest solidniejszy. Grundig. 4 ohmy, tak? 4 ohmy. 8 wat? Niemożliwe. 0,8 weta. Też staruszek. Ale ten ma stan jeszcze membrany całkiem przyzwoity. No i dwie elipsy do starych odbiorników. Słuchajcie, no to czyli kolejne głośniki. Czyli już 3. Jedziemy dalej. Już miałem pomysła na ten wiatrak, słuchajcie.
Już będzie pomysł. Bo mi ostatnio przy gotowaniu się przydałoby takie coś jak pochłanie z tego dymu oparów. Kolejny głośniczek. Tadam, ale piękny. Kurde, na piance. 4,5 watów. Oberwana końcówka, ale się da to zreanimować. Na piance. Taki mały. A głośnik jest na piance. Jak tonsil. Fajnie. Pierwszy widzę. Pierwszy raz. Czyli innym słowem, mało widziałem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy chyba jakiś komplet dwóch głośniczków, też mały. O, to poznaję te głośniki, to są od głośniki. Ale dorżnięty. Może one tak mają te membrany takie, tego typu. Bass Reflex. 10 watów, Malezja, czyli już ma Dinkina, nie żadna Malezja, bo to są głośniki od komputera. To są takie zwykłe, małe. No, czyli jednym słowem, jeszcze dwie paczuszki zostały. Ta malutka i ta większa. Otwieramy najpierw tą większą. Żeby nic na środku nie pokaleczyć. Zobaczmy, co tu jest. Radio, kolejne radio. Ale wiecie, że ja te małe radia zbieram, a tym bardziej te polskie zbieram. A to nie jest polskie, ale to jest, kurde, sprzęcior. Pęknięta szyba, jak zwykle. To jest przy transportach. Już kiedyś robiłem takie radio. Pamiętam, siedziałem nad nim. Bardzo, bardzo dużo czasu poświęciłem. Wyłamany oczywiście. Licznik tutaj nie ma tej przycisku, wyłamany oczywiście. Tak samo jak tamte ma. LW, MW, krótkie. No, tylko to, że ten ma od 31 do 49, o połowę mniejszy zakres niż tamte miało. Ok, będzie widać. Walkfunk Philips. Antena. To jest za długa śruba jest wmontowana, nie idzie schować, ale za to położyć można. Tu jakieś miejsce, nie wiem na co. Na kabel? Chyba miejsce na kabel, bo nie ma żadnej dziury. Nie ma, to nie ma, to nie jest na baterię. To jest chyba miejsce na kabel. Ten, który tutaj. O, tutaj jest na baterię. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, sześć baterii L14 wchodziło w takie radio. Dwa rzędy po trzy. Fajnie, no. Tutaj są takie znaczniki, że sobie zaznaczamy, gdzie tam nasza ta fala bywa i sobie później kręcimy i jest. Reef Tone, czyli mamy wytłumienie syków, tych takich przy falach krótkich jest syczy mocniej, mniej. Mikrofon, włączenie lub wyłączone radio. Nic. Włączenie mikrofonu? Nie. On. To był AX. Monitor. 0, 1, 2. Powinno być 0, 1, 2. Jest. Autostop. Się zapalała lampka, jak doszła do końca kaseta. I się wyłączał. Przełącznik zakresu, słuchajcie. O. LW, MW, tylko gałki brak, ale ktoś sobie narysował taką drogą gałkę. SW i FM band. No i tu na. Kołeczka fajna.
Wiecie co? Jakby to radio nie było do zrobienia, to ta gałka to mi przyda się do tego mojego kompletnego transceivera, który właśnie składam. SP5WW składam. Zobaczcie, syntezer DDS już zrobiony dzisiaj. Dzisiaj skończony. Tu mamy DDS-a, tu mamy generator do tego DDS-a oddzielny, bo podtaktowałem go trochę. Bo to jest AD9833 i podtaktowałem go do 28 MHz. On na pokładzie tutaj miał 25, ale tylko do 6 MHz. 6,5 no. Filtr tutaj założyłem, który wycina mi od 12 już MHz. Czyli przetaktowany jest kwarcem od 0 do 12 MHz pracuje już TV-FO. Tu mamy pika, mikrokontroler PIK 16F628. Ten duży wyświetlacz, który tam miałem zapakować do SP5WW, no i encoder, nie? I wiecie co wam powiem, i to pięknie, to TV-FO już pięknie pracuje. Tylko troszeczkę jeszcze tak między 9 a 12 MHz spada poziom sinusa. Sprawdzimy, pokażemy to w następnym odcinku o radio. No i oczywiście ta moja płyta, która już czeka na odpalenie rok czasu. Ta SP5WW, jeszcze na niej tutaj trochę rzeczy brakuje. Znaczy tu już na niej nie, tylko tutaj jeszcze brakuje transformatora dopasowującego do kwarca. Ale ja sobie to zmienię całkowicie, ten kwarc będzie inny. Właśnie już tutaj sobie zacząłem dobierać te kwarce właśnie do filtra. I filtr zrobimy całkowicie po swojemu, także nie będzie tego filtra tutaj. Będzie ładniejszy, bo będzie na 6 kwarcach i będzie SSB. O, i będzie CW, sorry, nie SSB. Do tego DDS-ik. Ale to będzie pięknie pracować, słuchajcie. No miejmy nadzieję, że to będzie pięknie pracować. Płytka SP5WW 2018 rok wykonałem. I po kolei moduły powstają. No. To, że się sprzedał na ostatnio właśnie ten mój Johnny, na którym tam słuchałem sobie krótkofalowców, no to teraz będzie transceiver. O, i patrzcie, i taką gałkę. Ale old school. Ja pierdzielę. Ale numer. No nie. Sorry radio. Nie będę cię robił, bo ta gałka to jest normalnie majstersztyk. Dobra, żeby nie był gołosłownie, to podłączmy tam. Pod zasilacz. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, na jakiej to jest bazie zrobiony. Minus. Plus. O, to założyć końcówkę tutaj, a tą dać tutaj. Ta-dam! Zobaczcie. 6700. Wszystko robimy za pomocą encodera. Wciskając, przełączamy sobie jednostki 10 Hz. 1 kHz i koniec, i znowu. A wiecie czemu? Bo przytrzymując dłużej, nie wiem czy to będzie widać, o, przytrzymując dłużej, trochę coś tu słabo to widać w tej kamerze, bo ty teraz mam nowe oświetlenie, to może mocniej świeci. O, przytrzymując dłużej, przechodzimy w fast mode, nie? I teraz mamy już tutaj, mamy te regulujemy, czyli 10 kHz, 100 kHz, co 100 krok, i tutaj już mamy megaherce. Zobaczcie, ono by się kręciło do 30, nie? Megaherców, ale tyle nie da. Pracuje jeszcze dobrze przy 11800, to jeszcze dobrze, przy 12 już spada, ten sinus na wyjściu już spada. A przytrzymując naprawdę długo, o, slow mode i jump do drugiego, VFOB. Tu mi pokazuje stan akumulatora albo stan napięcia. Kurczę. Ciężko jest teraz pokazać cokolwiek z tego, no.
świetluszki to zakładałem na tym. O. S-meter też oczywiście działa, tylko że go trzeba teraz zewrzeć, żeby do masy. Najlepiej to wziąć pęcetkę jakąś, o. I zewrzeć końcówkę do masy wejścia. Bo. Okej. Okay. O, widzicie? I S-meter, bo w tej chwili on łapie syf z zewnątrz, bo on jest na 30 mV ustawiony poziom sygnału. Jak puszczę, to łapie syf, o, nawet z palca. Z palca będzie go przytykać pewnie. Tego jest metra, nie? Może się uda mi go jakoś przytknąć. Dobra. Mało ważne, słuchajcie, patrzcie, to pięknie pracuje VFO. Tylko jeszcze się piznąłem w to płytko. Przepraszam za wyrażenie. I w tą stronę się zwiększa, a w tą stronę się zmniejsza częstotliwość. Bo encoder jest od strony druku. A oczywiście encoder, żebym zrobił z tej strony, to by było dobrze, nie? W lewo się zmniejsza, w prawo się zwiększa. No ale niestety takie wielkie będzie dla ślepaka VFO. Czyli dla mnie. Nie no, gałka piękna, prześliczna, no już mi się podoba i będzie wystawać ponad... ale bajka. A tutaj dobierzemy podobną, ale bez tej dziurki, nie? Bo taki, bez tej dziurki to mam gałeczek. No dobra, no. Jeszcze jedna ostatnia przysyłeczka od pana Mariusza. Ta-dam! Rozpakujmy jeszcze tą przysyłeczkę. Rafał, zasilacz. Zasilacz, cztery diody prostownicze. Wydaje się, że to są trójki, 3-amperowe. Trafko takie dosyć w miarę ciężkie i solidne. Bezpiecznik 4 amper. Po pierwotnej nie ma bezpiecznika, ale jajka. Nie ma. Są tylko dławiki, dwa po pierwotnej, a po wtórnej 4 amper. Bezpiecznik. Słuchajcie, no trafko 4 amper, no niemożliwe. Może. Ciekawe jakie napięcia. Kondensatorów nie ma. A tutaj jest napisane, słuchajcie, 6 V. ACST, GND, VCC. A VCC ile voltów? 2 napięcia ma strefa. No dobra, no. Przyda się. Dzięki za obejrzenie kolejnego, słuchajcie, odcineczka. Z unboxingu, że tak powiem. Nie no, powiem po polsku, bo nie umiem po angielsku. Zresztą standard, że nie umiem po angielsku. Z kolejnego rozpakowywania prezentów. No zobaczymy, co to jest za płyta, co to jest za sprzęt, za sprzęcior. No, jeśli to ma 4202 rdzenie, no to ale stream i tak nie pójdzie. Live do tego nie pójdzie, a tutaj by mi się przydał konkretny, wiecie, do streamów combo. Mój apli wyzionął ducha i teraz używam do wszystkiego tego kompa i ten stream i do nagrywania i do patrzenia w internet i do ściągania schematów i do projektowania, do wszystkiego mam jednego kompa. Drugiego kompa mam tylko do programowania procesorów, radii i takich innych pierdółek. Tam są tylko same heksy, same sterowniki do programatorów i nic poza tym tam nie mam. Nawet nie jest podłączony do internetu. Zresztą w sumie gdzieś tu miałem pilota, to mogłem przełączyć TV. Bo on jest chyba nawet podłączony w tej chwili. Czekajcie. Zatrybi? Tak. Podniżka. No. Nic tu nie ma, a tutaj coś próbuje się otworzyć. Trzeba tutaj. O. I tak właśnie w ten sposób jest używany.
przytachałem stary telewizor specjalnie po to, bo wzrok mi siada. Fajnie by było, żeby ten telewizor jeszcze miał dobrą rozdzielczość, ale tutaj z tą rozdzielczością to jest tak, że jak otworzę schemat na tym TV, no to wtedy widzę no cokolwiek, bo jak coś robię, wiecie, na przykład tutaj rysuję PCB na tym małym monitorku, ale na tym dużym na przykład mam otwarty schemat tego PCB, którego rysuję, to jest no, lepszy podgląd, nie? No jakby nie było, kurde, wzrok mi poleciał. Nawet ostatnio zainwestowałem po tamtej zbiórce, jeszcze zostało mi tam chyba 3-4 stówy, to zainwestowałem w świetlówki LED-owe Osram, które mają w sumie 640 lumenów tutaj jest, także tutaj jest, jak do góry się spojrzę, to aż razi w oczy. Także jest naprawdę potężna moc światła. To są te długie świetlówki po 1,50 m, 4 sztuki są tutaj w tej chwili na suficie. 4 podwójne, czyli 8 sztuk świetlówek. Czekajcie moment, może ja tutaj coś otworzę. Na przykład to, co ostatnio... No, dajmy na to Alicję schemat, to zaraz zobaczycie, jak wygląda sam schemat. O, sobie weźmy sobie schemat. Na tamtym monitorze to było takie okno, o, to było na całe okno. Moment, muszę tutaj przełączyć. Okej. Okay. Już przełączyłem. Rozmiar tego monitora to jest, wiecie, no widać. No jakby nie było, słuchajcie, widać. No i teraz mam sobie tutaj podgląd na przykład na schemat. A tutaj mogę sobie na tym monitorku rysować, poprawiać. Dobra, dzięki serdeczne za obejrzenie kolejnego, no nie krótkiego odcinka. No i co poza tym? Poza tym to się biorę jeszcze do roboty, bo jeszcze tutaj mam parę sprzętów od was do zrobienia. Ale niestety, kurde, już teraz to mocniejsze okulary nakładam. No zobaczymy, jak to, co tu będzie. Będzie dobrze. Pozdrawiam.